Dylondyną, przykładowa rozgrywka. Tutaj będzie pokazana gra dla trzech osób. Ta plansza punktacji jest właśnie dla trzech, czterech graczy. Ona tym się różni w sumie dla dwóch graczy, że ma więcej tych pionków neutralnych, posiadane są pionki neutralne, że faza rozwoju następuje co trzy rundy, nie co cztery rundy. Gramy w trzech graczy tutaj do 15 rund, w czterech graczy do 12, a w dwójkę to się gra do 16 rund. Oprócz tego tu się podlicza kafelki, rozpatruje kafelki po każdej rundzie, jak gramy we dwójkę, to po dwóch rundach tutaj rozpatrujemy kafelki. Jeszcze coś o ruchu. Tutaj jest tor punktacji. Jak dostajemy jakieś tam punkty, tu jakieś je ułożę, to tak, zawsze jedzie jako pierwszy ten, który ma najwięcej punktów. On rozpoczyna kolejkę. Jeśli dwa pionki są na samym miejscu, to ten wyżej rozpoczyna kolejkę. A potem po kolei kolejni, którzy mają więcej punktów. Na końcu ten, który ma najmniej punktów. Tutaj mamy kafelek z plantacji. On jest dwustronny, możemy sobie go wymieniać. Różni się nagrodami. Tu są nasze nagrody. Karty nagród, każdy rozpoczyna sobie z jedną kafelką nagród. Te same pionki, które są tutaj, mamy jako oznaczenie naszych osób. No, gramy o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, głównie kontrolując te wszystkie gildie. Nasza plansza dla dwóch osób będzie wyglądała trochę inaczej, bo ten kafelek będzie pojedynczy. Kafelki specjalne, tu jest tylko jeden kafelek specjalny, kościół St. Lawrence. Natomiast tam będzie ułożenie, że one będą wszystkie cztery dookoła tamtego, znaczy w formie krzyża. I plansza będzie 5 na 5, ale za to plansza się nie będzie powiększała. A tu będzie się powiększała, też to potem pokażemy, jak to się to wygląda. Rozpoczynamy grę mając 7 kart na ręce. Jeśli zdobędziemy pewne płytki, to znowu nam się powiększyć ten limit. Zaraz jeszcze pokażę, jakie to są płytki dodatkowe, takie specjalne. Uniwersytet Londyński. Uniwersytet Londyński. Kiedy mamy na nim swój pionek mistrza, czyli ta kafelka będzie odwrócona, że my ją kontrolujemy, to właśnie możemy mieć limit kart na ręce 8, się nam zwiększa. Plus oczywiście dostajemy te tutaj nagrody. Potem jest taka widać to? Nie widać. Magog. To jest, kiedy mamy na swój pionek mistrza na tej płytce, wygrywamy wszystkie remisy. Oprócz tego taka płytka. To jest sala biznesmenów. Bierzemy jeden lub dwa neutralne pionki, jeśli są dostępne, czyli te czarne. One się nam przydają podczas negocjacji, czyli przy rozpatrywaniu kafelka. I tutaj kafelek się nazywa Parada Burmistrza. Wybieramy dowolny kolor gildii. Tu są właśnie te kolory gildii, to jest mistrz, tak oznaczony jest mistrz. Bożą na nim swój pionek mistrza. Tu gra bazuje na symbolice, trzeba tę symbolikę poznać. Ona jest fajnie wyjaśniona w instrukcji, a oprócz tego mamy wszystkie nasze karty tak opisane dokładnie i tutaj też, a tutaj na końcu za co dostajemy punkty. Że mamy fajną taką ściągawkę. No i te kafelki, one. Tak, jeszcze tu jest jeden, on nie bierze udziału w grze, ten bierze tylko w 3-4 osobowej. Natomiast te 3 plus te są w początkowym ułożeniu dla dwójki. Dostajemy taką jedną kartę pustą, możemy sobie sami ją wypełnić jako dodatkową, lub jak się jedna zgubi, to na przykład ją zastąpić. I może teraz, jakie mamy w grze ruchy? I mamy tak. W grze jest kilka ruchów. Pierwszy z nich to jest wynajęcie członka gildii. Jak wynajmiemy członka gildii? Jedną z naszych kart akcji, bo tu są karty akcji, sobie odrzucamy na stos odrzuconych, obojętne którą. I wtedy bierzemy sobie pionek w naszym kolorze, rozpoczynamy od 4 pionki i dajemy go do ratusza. Tu jest ratusz. Następnie, i to za każdym razem wtedy jest wynajęcie członka gildii. Następnie możemy przemieścić członka gildii, czyli z ratusza położyć go na którąś gildię. I wygląda w ten sposób, że wtedy musimy już dobrać kolor karty. Takie, jakie tu są kolory, taki kolor musimy dać karty. Przykładowo damy sobie taką żółtą, to możemy postawić chłopka tutaj, tutaj, tu, bo jest żółte. Tu mamy różne kolory.
losowo wybrane karty. Trzecia akcja to jest użycie specjalnego efektu karty. I ten efekt wygląda tak, że musimy zapłacić dany koszt. Każda karta jest jednocześnie pieniądzem tutaj, więc odkładamy tą kartę i już mamy opłacone. Niektóre mogą być za darmo. Na przykład ten jest za darmo. Ale niektóre muszą być opłacone. O, tu jest fajna karta za darmo, czyli z ratusza, ta wyznaczenie ratusza, dajemy sobie chłopka na plantację. I za darmo to robimy. Jest fajna. I właśnie ten trzeci ruch to jest użycie danego efektu z karty. I tak, możemy w naszej turze, ile chcemy tych akcji, ile nam się uda rozpatrzeć. Jeśli nie rozpatrzymy żadnej, dostajemy cztery karty. Jeśli jakieś rozpatrzymy, dostajemy dwie karty pod koniec swojej rundy. Warto karty sobie wykładać, bo ponieważ niektóre akcje, o przykładowo tutaj w dowolnym momencie, kiedy ruszymy pionka, to tak możemy od razu dwa przemieścić pionki do różnych gildii, więc na przykład wykładam tą kartę, a potem wykładam sobie te karty, żeby no, któreś tam, jakiś dany kolor, żeby przemieścić sobie tych członków gildii. Jednego, niby jednego, a naprawdę dwóch możemy, więc jedna karta może nam wpłynąć na kilka innych przy wyłożeniu, więc warto dopiero, jak skończymy turę, te wszystkie karty, które zagraliśmy, odłożyć na stos kart odrzuconych. Tutaj jeszcze mamy tak, za zdobycie pierwszego miejsca nagrody. Na żetonach za zdobycie drugiego miejsca. Czasami może być nagroda, oprócz tego, że z żetonu, za drugie miejsce, tutaj rozpatrywana. I tak, jak się rozpatruje te kafelki? Kafelki się rozpatruje w ten sposób, że tutaj pokazane jest, ile musi być pionków na danej kafelce. Jeśli tyle pionków się będzie na danej kafelce, to następuje najpierw faza negocjacji, czyli sobie na przykład tutaj będą leżeć jakieś dwa pionki. Jeśli któryś z nas ma pionek neutralny w swoich zasobach, no to może pionek przeciwnika zamienić i wtedy on wygrywa dany pojedynek tutaj i przyjmuje tą gildię, więc sobie ją obraca, tą płytkę i daje sobie tutaj ten niebieski pionek, że to jest jego płytka kontrolowana i zdobywa nagrodę. Pionek neutralny wraca potem na planszetkę. Jeśli dodatkowo, no tak, to było negocjacje, potem głosowanie, czyli właśnie patrzymy, który ma więcej. Dodatkowo, jeśli mamy tutaj mistrza lub tu mistrza, bo pionek, który leży na odrzuconej półce, to jest mistrzem. Jeśli mamy tego mistrza, to on nam daje dodatkowy punkt w głosowaniu, ten, który jest obok. No i na końcu zdobywamy nagrodę. To jest rozpatrywanie kafelków. Jak jest faza rozwoju, to dodatkowo rozpatrujemy plantację i wtedy dodajemy płytki. Tutaj się pytaje ten kompas. Najpierw dodajemy sobie tak, tam gdzie wskazuje kompas, w odpowiednich turach gry, północ, południe, wschód, zachód są rozpatrywane i po prostu dodaje się tak, do najbardziej wysuniętej płytki do góry, która jest kontrolowana. Przykładowo, jeśli byłaby to na północy ta, to byśmy dodawali płytki od tej i po kolei naokoło. Jeśli by to była któraś tutaj obok, to byłoby od tej naokoło. Potem tak samo na wschodzie, też od danej i naokoło, na zachodzie i ta plansza by się ciągle nam powiększała zgodnie z kilkoma wskazówek zegara od północy, północ, wschód, południe, zachód by się nam powiększała ta planszetka nasza. To jest nasz nadzorca, on też się liczy, zawsze stoi przy najniższym numerze płytki gildii, on też się liczy do tego liczby chłopków na płytce. Przy fazie rozwoju on jest przemieszczany na kolejną jakąś taką płytkę o najniższym numerze. Tych nagród możemy więcej oczywiście sobie zdobyć, płytek też jest więcej. I co jeszcze? Chyba w sumie tyle, jeśli chodzi o samą grę. No jest to gra, która właśnie polega na kontrolowaniu tych płytek, na zdobywaniu sobie nagród. Tu na przykład dostaję dodatkową nagrodę za każdego mistrza, który jest ułożony na płytkach takich obok siebie. Dodatkowy punkt dostaję.
Tutaj też któryś będzie miał jakieś dodatkowe punkty. O, tutaj cenowy punkt za chłopka na plantacji. Tych nagród może być więcej. Ważne, żeby za każdym razem, jak ma najwięcej punktów, on jest tym pierwszym, wy pamiętać o tych fazach rozwoju. No, gra jest ogólnie prosta, natomiast trzeba sobie tą mechanikę, trzeba sobie te symbole przyswoić. Bardzo fajna gra. Polecamy. Jedna z 10 najlepszych strategii zeszłego roku. U nas teraz wydana przez Czacha Games. Dzięki.